Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę, 12 w południe. No, czekam na kombajn, jest to już na polu. Zaraz ma sąsiad przyjechać. Idziemy próbować mucić. No już od wczoraj powiem wam, duża różnica jest w rzepaku. Będziemy widzieć, jak przy muceniu wyjdzie, czy jest już suchy, czy nie jest suchy. No, traktor już naszykowany. Stoi na poboczu. Idziemy widzieć zaraz, jak to będzie. Fajnie grzeje już od rana. Mamy 24 stopnie, także myślę, że już będzie dobry do mucenia rzepaczek. No, trzeba łapać pogodę, bo też ma sąsiad jeszcze dużo swojego, bo coś ponad 25 hektarów, także mówię, że dzisiaj przyjdzie do mnie wymucić, bo potem będzie już chyba u siebie walczył. No, także czekamy na kombajn i później będziemy coś jeszcze nagrywać. No, zostało jeszcze jakieś 20-30 arów i fajran z niw rzepaczany. Przyjechał mi kolega też z przyczepą pomóc. Zaraz zobaczycie na filmiku. Stoi słynna 60-tka. Słynny filmik, który kiedyś było na internecie, 60 kontra 20 ton. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest właśnie ta 60.
Co? Albo nie. No i mamy koniec, po żniwach, dożynki rzepaczane.